Cmentarz wojenny nr 102 w Wójtowej jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Hansa Mayera. Cmentarz znajduje się na południowy wschód od wsi, na skraju lasów, łysej góry. Do cmentarza tego łatwo można trafić, kierując się ze wsi drogą polną wskazaną przez betonowy słup informacyjny. Przez pole, pod górę, do krawędzi lasu, gdzie za młodymi brzuskami ukazuje się solidny murek betonowy, którym cmentarz jest ogrodzony. Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony betonowym murem. Wejście znajduje się od strony południowo-wschodniej, zamykane jednoskrzydłową drewnianą furtką. Głównym elementem cmentarza jest kamienny pomnik w formie ustawionego na cokole z wnęką na tablicę inskrypcyjną. Na tylnej ścianie pomnika umieszczony jest kamienny krzyż. Groby mają układ regularny, rzędowy. Oznaczone są małymi, żeliwnymi krzyżami maltańskimi. Oraz żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi na niskich cokołach. Mogiły są obetonowane opaskami. W 8 grobach zbiorowych oraz 17 pojedynczych pochowano 29 żołnierzy z armii niemieckiej i 6 rosyjskich. Na obecną chwilę, marzec 2020 roku, cmentarz wymaga remontu, w szczególności betonowego ogrodzenia. Z tego cmentarza w górę przez las prowadzi ścieżka do cmentarza w Pagorzynie. Szlak jest dobrze oznakowany. Szlak oznaczony jest na drzewach namalowane są krzyże w kolorze żółtym. Można po drodze spotkać dwa austriackie słupy informacyjne. Do cmentarza dochodzimy w ciągu pół godziny. Po drodze spotykamy oryginalny austriacki drogowskaz, który prowadzi w kierunku cmentarza nr 103.